proszę Państwa, księdza profesora, w zasadzie przedstawiać w ogóle nie trzeba, ale tak z obowiązku poproszony zostałem o to, żeby kilka słów powiedzieć. Otóż po doktoracie na KUL-u, którego zresztą, jak się dowiedziałem od księdza profesora, recenzentem był profesor Andrzej Trautmann, legenda polskiej relatywistyki, jest związany z obecnie zwanym Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, dawniej Papieską Akademią Teologiczną. Jest członkiem Papieskiej Akademii Nauk, współpracownikiem Astronomicznego Obserwatorium Watykańskiego. Bardzo szerokim echem odbił się fakt, że został laureatem Nagrody Templetona w 2008 roku, wielkiej nagrody za popularyzację z pogranicza, powiedzmy, zjawisk, znaczy teologii, wiary i nauki. Założyciel i dyrektor Centrum Kopernika w Krakowie, bardzo prężnie działającego. I o nim, księdzu profesorze, funkcjonuje zdanie, że jest najlepszym teologiem wśród kosmologów i najlepszym kosmologiem wśród teologów. Proszę bardzo. Proszę Państwa, rok czekałem, żeby się dorwać do głosu. No więc od razu zacznę. Ten wykład to jest rzeczywiście podziękowanie za to, za tę nagrodę zeszłoroczną. Temat narzucił się trochę sam, bo i tegoroczna nagroda dotyczy matematyki, a więc geometrii, i zeszłoroczna książka też dotyczyła geometrii, ale ja chciałem połączyć to jeszcze z estetyką, bo chyba nie ma nic piękniejszego jak matematyka, a zwłaszcza geometria. Każdy z nas wie, że geometria dostarcza wielkich przeżyć estetycznych, że niektóre geometryczne figury są przepiękne, a każdy, kto trochę głębiej zapoznał się z geometrią, to wie, że to nie chodzi tylko o figury, które się rysuje cyrklem i linijką, ale że geometria roztacza przed nami wizję świata, którego właściwie nie zawsze daje się zwizualizować. Widzi się ten świat oczyma wyobraźni, a tę wyobraźnię prowadzą formuły matematyczne. I jeżeli umysł jest jako tako wytrenowany w ich czytaniu, to wchodzi w świat nieraz wielowymiarowy, o którym się nie śniło ludziom patrzącym tylko zwykłymi naszymi oczami. I dlatego o tym chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Geometryczne piękno wszechświata, więc że piękno jest w geometrii, to już uzasadniłem. Ale wszechświat, wszechświat też jest piękny, wystarczy zobaczyć kilka zdjęć robionych przez teleskop Hubble'a czy przez inne wielkie teleskopy, żeby się oczarować tym niesamowitym, trochę abstrakcyjnym dziełom sztuki. Ale teraz połączenie. Co ma geometryczne piękno, takie jak na przykład tutaj na tej planszy, z pięknem wszechświata? Chociażby coś takiego. Wszechświat nam się wydaje zaprzeczeniem ładu geometrycznego. Tam wybuchy to są prawie od początku, od wielkiego wybuchu do wybuchów supernowych, do jakichś kolapsów czarnych dziur. Ale ja chcę mówić właśnie o połączeniu, o tym pięknie, które łączy geometrię z pięknem wszechświata. I proponuję Państwu wycieczkę właśnie w głąb geometrii, w głąb wszechświata. Naszym przewodnikiem niech będzie piękno. Ale do takiego trudnego tematu potrzebny jest ekspert. Ekspertem od piękna jest oczywiście sztuka. Gdy chodzi o piękno geometryczne, to zapewne grafika, malarstwo. I dlatego w dzisiejszym wykładzie będzie też sporo o malarstwie, o przeżyciach estetycznych z tej dziedziny, żeby właśnie wprowadzić nas w to doświadczenie piękna. I zacznijmy właśnie może od tego.
To jest obraz, który w historii malarstwa jest dosyć znany. Jacques-Louis David, Przysięga Horacjuszy, obraz roku 1784 roku. Ten obraz był wystawiony najpierw w Rzymie, a potem w Paryżu i stał się rodzajem symbolu. Symbolu dla francuskiego neoklasycyzmu. Proszę zwrócić uwagę na kompozycję tego obrazu. Jest tutaj sporo geometrii. Trzeba się tylko dobrze przyjrzeć. Proszę zobaczyć, tym przewodnikiem będzie ta kolumnada. Wyraźnie obraz jest z tymi kolumnami podzielony na trzy sektory. W pierwszym sektorze mamy trzech synów Horacjuszy w bardzo symetrycznej postawie. Ręce trzy wyciągnięte w stronę ich ojca, który trzyma trzy miecze. I ojciec jest centralną postacią w tym środkowym segmencie pomiędzy dwiema kolumnami. I w trzecim segmencie mamy trzy kobiety, które wyraźnie są w stanie rozpaczy. To jest związane z legendą Horacjuszy. O Horacjuszach ta legenda sięga czasów rzymskich. Horacjusze przysięgają ojcu, że pomszczą klęskę, jaką ich ojczyzna doznała. A tragedia polega na tym, że siostra Horacjuszy, ta pani w białym ubraniu, w białej sukni, zakochała się w jednym z tych, który ma walczyć z Horacjuszami. Jeżeli zginie jej umiłowany, to będzie tragedia. Jeśli zginie jej brat, będzie również tragedia. Więc taką historię ma ten obraz. To jest prawdopodobnie legenda, ale przekazana przez rzymskiego historyka. Jak powiedziałem, jest to obraz symbolizujący klasycyzm, neoklasycyzm francuski. Cieszył się on ogromną sławą na wystawie w Paryżu. A teraz zobaczmy kontrast, inny obraz. Claude Monet. Zupełnie coś innego. Trudno tutaj wychwycić jakieś geometryczne prawidłowości. I dlatego, gdy ten obraz, jeden z nielicznych, jaki się pojawił na salonie paryskim na wystawie, na ogół obrazy impresjonistów były odrzucane, ten obraz został ochrzczony przez dziennikarzy jako niewart oglądania, zwykła impresja. Stąd potem nazwa impresjonizm. Ale dzisiaj patrzymy może innymi oczami na ten obraz niż krytycy ówczesnego Paryża. I może nie jednemu z nas ten obraz więcej mówi niż tamten bardzo regularny i symetryczny. Impresjonizm. Impresjonizm, przyznam się, że to jest mój umiłowany styl w malarstwie. I dlatego zatrzymajmy się nad nim troszkę bliżej. Co czwartek i co niedzielę grupa francuskich malarzy gromadziła się wokół Maneta w Café Gerbois. Tak, kawiarnia, to jest kawiarnia w Paryżu. Niewielkie pomieszczenie. Tutaj Manet uwiecznił na tym szkicu. Właśnie tu były tam takie kołki w ścianie, na których wieszano cylindry i płaszcze. Tłum się zbierał, widzimy, że tu jest dosyć gęsto w tym niewielkim pomieszczeniu. I tam Manet rejwodził właśnie wśród innych malarzy. I tam także i programowe dyskusje się odbywały, dosyć suto okrapiane piwem i innymi napiwkami, jak to zresztą na tym obrazie pięknie widać. O czym tam rozmawiano? Między innymi rozmawiano o odkryciach fizyki z tamtych czasów. To był okres, kiedy wielkie postępy czyniła optyka. I malarzy właśnie skupionych wokół Maneta to bardzo fascynowało. Dowiedzieli się oni od fizyków, że światło rozkłada się,
jak tu widzimy, przez pryzmat rozkłada światło na kolory podstawowe, na kolory tęczy i z tych kolorów składa się dopiero to co my widzimy. Wtedy wykorzystała to też optykę fotografia, którą oni byli bardzo zafascynowani i ta fotografia odgrywała też pewną rolę w programie impresjonistów. Być może, że fotografia inspirowała ich w pewnym sensie negatywnie. Aparat fotograficzny rejestruje rzeczywistość dokładnie, przepięknie. To dopiero dzisiaj możemy docenić, gdy mamy fotografię cyfrową z wielką dokładnością. Nawet nasze oko nieraz nie chwyta tych wszystkich szczegółów. A więc malarstwo nie ma szans w porównaniu z fotografią, w rejestrowaniu realistycznym rzeczywistości. Malarstwo powinno dawać coś z siebie. Malarz powinien wejść w krajobraz, który maluje i z kolei ten obraz powinien być też jakąś jego własną częścią. Także fotografia odegrała tutaj pewną rolę, ale nie tylko fotografia. Mianowicie impresjoniści postanowili wykorzystać ten efekt, że światło widzialne składa się z tych barw podstawowych i oni postanowili to wykorzystać w swojej technice. Tu jest obraz Claude'a Moneta pod tytułem Most Japoński. Proszę zwrócić uwagę na technikę. Ten obraz składa się z plamek różnokolorowych. Te plamki są tymi barwami podstawowymi i dopiero nasze oko ma syntetyzować z tych plamek to, co widzimy, tę impresję. A więc to jest przetransformowanie na język sztuki tego, co optyka odkryła na temat światła. Zobaczmy ten sam obraz w trochę większym powiększeniu. Widzimy te plamki bardzo wyraźnie, zwłaszcza tutaj te żółte kwiatki. Ładnie są pokazane. No jeszcze jakieś przykłady tej techniki, to jest Pizarro. Też widzimy wyraźnie z plamek się to wszystko składa, taka jakby mozaika, z tym, że tu jest zupełnie inne kolory mu wyszły z tego, zupełnie inaczej niż Monet widział ten krajobraz. No i jeszcze, tu już nie trzeba podpisu, bo to każdy odgadnie, że to jest Van Gogh. I te plamki się układają zupełnie inaczej. Ale światło, rozchodzenie się światła to geometria. Proszę popatrzeć na schemat tutaj tego instrumentu optycznego, jak właśnie technika wykorzystuje geometrię światła, ażeby uzyskać pożądane efekty. A jeszcze u spodu tej geometrii co się kryje? Proszę popatrzeć na te równania tutaj w rogu. To są równania Maxwella. Maxwell napisał te równania, że tak powiem, z głowy, z teorii. Opisują one fale elektromagnetyczne. Maxwell dokonał pierwszej w historii uwieńczonej powodzeniem unifikacji dwóch fizycznych teorii. Teorii magnetyzmu i elektryczności. I te równania właśnie opisują to. Te równania wkrótce przez innego uczonego Herca zostały potwierdzone eksperymentalnie. One między innymi przewidują, można z nich wyliczyć, że światło rozchodzi się ze skończoną prędkością. Ta prędkość zresztą była wcześniej już zmierzona. I Herc odkrył fale elektromagnetyczne, które są zapisane w tym równaniu. Odkrył je empirycznie, eksperymentalnie. No i dzisiaj wszyscy tym odkryciem żyjemy. Nie tylko elektryczność i telewizja i radio, ale cała elektronika, internet to są właściwie pochodne tych równań. Także tutaj widzimy tę pewną syntezę. Piękna geometrii i jeszcze praktycznego zastosowania. Ale wróćmy do malarstwa, cofnijmy się jeszcze przed okres, dość daleko przed impresjonizm. I tutaj mamy dwóch wielkich malarzy,
Leonardo i Dürer. Oni obydwaj byli zafascynowani geometrią rysunku. Wiadomo, że perspektywa, odkrycie renesansu, to jest nic innego, tylko geometria rzutowa. W geometrii rzutowej nie jest tak, że dwie proste równoległe nigdy się nie przecinają. W geometrii rzutowej proste się przecinają w tym punkcie perspektywy, który jest odległy, jak mówią geometrzy, w nieskończoności. I proszę popatrzeć, Leonardo to już doskonale wiedział. A Dürer z kolei robił doświadczenia, ażeby wykryć prawa perspektywy. I nanosił tutaj to, co widział przez te szczelinki i nanosił na swój szkic, żeby odkryć prawa optyki, prawa perspektywy. Dürer miał duszę inżyniera, a Leonardo miał duszę geometry, ale pracowali nad tym samym. No a to jest nowoczesne zastosowanie optyki i geometrii rozchodzenia się światła. To jest nowoczesny teleskop. Ten teleskop, który pozwoli nam za chwilę kontemplować piękno wszechświata. No to pokontemplujmy. Galaktyka. Proszę sobie uświadomić, że fotony, które opuściły tę galaktykę i zostały zarejestrowane na tej płytce, z której pochodzi to zdjęcie, bo dzisiaj się wszystkie zdjęcia robi też elektronicznie w astronomii, zostały wyemitowane przez tę galaktykę o numerze katalogowym NGC 4414 60 milionów lat temu. Chwila ewolucji tej galaktyki została zatrzymana, zamrożona w tym miejscu jej życia, jej życiorysu i przesłana do nas. I dzisiaj my oglądamy tę galaktykę, jaką ona była 60 milionów lat temu. Zatrzymanie chwili. Czas płynie nieubłaganie. I my byśmy teraz nieraz w naszym życiu także chcieli zatrzymać jakąś chwilę, ale w astronomii to się dało zrobić. A jak to zrobić w życiu? Renoir spróbował to zrobić. Proszę pokontemplować chwilę to zdjęcie. W psychologicznym przeżyciu tych dwojga tańczących chwila się zatrzymała. Przynajmniej zamrożona została przez Renoira. Ona oczywiście czas poleciał dalej, ta para się zestarzała, już na pewno nie żyją. Ale w ich pamięci, póki żyli, można przypuszczać, że ten moment się jakoś utrwalił. Proszę też zwrócić uwagę na tło. Inni ludzie byli tłem dla tego wydarzenia. Też coś się tam dla nich działo, ale tamte chwile były mniej chyba ważne. Zresztą tutaj jeszcze inny efekt jest na tym obrazie, mianowicie też taki fotograficzny trochę. Proszę zwrócić uwagę, pierwsze tło, pierwszy plan jest ostry, a tamten drugi jest troszkę zamazany, tak jak to robi umiejętnie manipulujący obiektywem fotograf. Ta zatrzymana chwila, no spróbujmy tam wykreślić, co się da z otoczenia, żeby skupić się na tej parze. Jak zatrzymać chwilę? Ale tutaj mamy piękno geometryczne. Tu jest chwila zatrzymana, tu się nic nie dzieje. Czas nie płynie. To sobie trwa. Geometria jest statyczna. Ale to nam się nie zawsze podoba. Chcielibyśmy uruchomić geometrię. Jak uruchomić geometrię? Człowiek jest istotą przewrotną. Jak jest coś upływa, to chciałby zatrzymać. Jak coś jest stałe, to chciałby uruchomić. No więc jak uruchomić geometrię? No właśnie, tutaj musimy poprosić matematyków o pomoc i zróbmy to. Popatrzmy na ten rysunek. To jest przestrzeń trójwymiarowa, R3 w symbolice matematycznej. Na rysunku de facto to jest R2, bo to jest płaszczyzna. Ta
siatkę taką podzielona. No a tutaj ten kawałek rysunku pokazuje, że to jednak w zamierzeniach naszych powinno być, trzeba sobie dorobić trzeci wymiar, więc to jest R3. I każdy punkt tutaj, ten punkt P, jest opisywany przez trzy liczby, dlatego to jest 3. I przez odległość tutaj do tej płaszczyzny i tutaj po tych osiach. Tu jest 2, 3 i 5. Więc przez punkt rozumiemy trzy liczby, które określają odległość od wybranych osi układu współrzędnych. To jest punkt, to jest definicja punktu. A przestrzeń to trójwymiarowa, to R3, to jest zbiór wszystkich możliwych takich punktów. No i mając już punkty sparametryzowane liczbami, z liczbami wiemy, co robić, bo potrafimy na liczbach liczyć, bo odpowiednie reguły sobie ustalić i można różne operacje matematyczne na przestrzeni w geometrii wykonywać. No ale my byśmy chcieli to uruchomić. Jak to zrobić? No trzeba wprowadzić czynnik czasu. No więc wprowadzamy czas. Powiadamy, że czas jest jednowymiarowy. Więc rysujemy taką oś w tym kierunku skierowaną i to jest oś liczbowa. I każdej liczbie przykazujemy jak godzinę, w której coś tam zaszło. Te zegary to symbolizują. To jest oś liczb rzeczywistych, ale można ją interpretować jako oś czasu. No i to jest oczywiście R, bo to jest jednowymiarowe. I teraz musimy R3 połączyć z R, żeby było R4. No proszę bardzo, spróbujemy to zrobić. Otóż tak, na tym obrazku tutaj mamy R3, tak narysowane symbolicznie, trójwymiarowa przestrzeń z układem współrzędnych. Tutaj mamy jednowymiarowy czas, ta oś czasu, o ten budzik, a budzik to jest niesympatyczne zwierzę, bo nas budzi rano, ale ten budzik to symbolizuje. I teraz chcemy połączyć symbolicznie tą trzywymiarową, trójwymiarową przestrzeń z tą jednowymiarowym czasem. I co otrzymujemy? Otrzymujemy to, matematycy mówią R krzyż R razy R krzyż R3, albo R razy R3. Albo iloczyn kartezjański RR3. Trzeba to połączyć. I to jest wynik tego połączenia, symbolicznie zapisany. Za chwilę to dokładniej przedstawię. Ten rysunek. Dlaczego akurat taki rysunek przedstawia połączenie trójwymiarowej przestrzeni i jednowymiarowego czasu? Otóż dlaczego? Też trochę to robię w nawiązaniu do malarstwa. Ten obraz kiedyś, jak oglądałem w Londynie, co zrobił na mnie wielkie wrażenie, dlatego i właśnie ten obraz wyszukałem, żeby tutaj pokazać. Ta orgia światła. Światło odgrywa w fizyce i w historii wszechświata ogromną rolę. To jest Turner, to był poprzednik angielskiego impresjonizmu z kolei. On był zafascynowany też postępem techniki i ten obraz zatytułował Deszcz, para i prędkość. Straszliwą prędkość ten pociąg rozwija do 40 km na godzinę. No i ta orgia właśnie, orgia światła. Dlaczego światła? Właśnie wracam do tego połączenia czasu i przestrzeni. Z tego połączenia czasu i przestrzeni otrzymujemy coś, co nazywamy czasoprzestrzenią. Na tym rysunku dwa wymiary przestrzenne zostały zagubione. Czas biegnie z dołu do góry, ta strzałka to reprezentuje, a przestrzeń to jest przestrzeń w chwili jakiejś tam, powiedzmy 0, ta jest przestrzeń w chwili tam powiedzmy 10, to jest jeszcze późniejsza przestrzeń. Są takie przekroje przez historię świata. Ta linia tutaj, to jest linia świata albo historia, tak ją nazywamy, obserwatora, na przykład nas. Tutaj czas płynie, my sobie spoczywamy i czas płynie, więc my się przesuwamy. To jest chwila obecna tutaj i wyobraźmy sobie, że w tej chwili zapalam latarkę, światło się rozchodzi i idzie w przyszłość. Konwencja jest taka, ona ma swoje uzasadnienie, ale to jest konwencja, że linię, historię światła rysujemy na rysunku pod kątem 45 stopni, więc światło się rozchodzi tutaj, tutaj, tutaj. I to światło, które
zaświeciłem latarkę, ono leci tutaj. Natomiast jeżeli do mnie przylatuje światło, gdzieś tam z dalekiej galaktyki albo z tej lampy tutaj, to ono leci po tych tworzących stożka tutaj. To się nazywa w żargonie fizyków stożek świetlny i zaraz jeszcze będziemy go dalej eksploatować. Teraz już widzimy, że to jest połączenie czasoprzestrzeni, przestrzeni, to są te przestrzenie chwilowe, a tu jest czas, więc to jest czasoprzestrzeń, to jest ta synteza czasu i przestrzeni. Z jednej strony jest to statyczne, no bo rysunek jest czystą geometrią, a z drugiej strony, jak pamiętamy interpretację, to czas płynie. My sobie, nasza historia tutaj się porusza wzdłuż tej krzywej i uprawiając geometrię czasoprzestrzeni metodami geometrycznymi, mówiąc troszkę w uproszczeniu, takimi, jakich nas nauczył Euklides i jego następcy, możemy opisywać to, co się dzieje w historii wszechświata matematycznie. I w tym sensie to jest uruchomienie przestrzeni. No a teraz poprosimy Van Gogha o to, żeby nam ten obrazek przybliżył. Nocne niebo nad Arl. Widać tutaj wielką niedźwiedzicę. Na ogół artyści, gdy rysują gwiazdy, to rozrzucają byle jak po niebie, a jednak Van Gogh malował to, co widział. Co więcej, jakiś astronom obliczył godzinę, w której on to rysował, dlatego że no, z położenia, jeszcze tym bardziej, że z pamiętników czy z jakichś listów Van Gogha wiadomo, w jakim miesiącu on ten obraz rysował i wtedy można odczytać godzinę, gdzieś to było około północy podobno, jak rysował ten, malował ten obraz. Otóż te światło z tych gwiazd do oka, powiedzmy, że to są obserwatorzy, chociaż oni są tu zajęci czym innym, a nie oglądaniem gwiazd, że światło biegnie z tej gwiazdy tutaj, to ten obrazek nam tu mówi, że tu mamy naszego obserwatora, stożek świetny, powiedzmy, że tu jest powiedzmy ta gwiazda i światło biegnie do nas i tu wpada do naszego oka, czyli to się nazywa stożek przeszłości, bo wszystko, co było w przeszłości, światło może nam przesygnalizować do chwili obecnej. Ten stożek się nazywa stożkiem przyszłości. Tu z kolei my możemy wysyłać informacje przy pomocy światła i dlatego to się nazywa stożek przyszłości. Wewnątrz stożka przeszłości są zdarzenia w czasoprzestrzeni, które mogą nam, powiedzmy to zdarzenie, może nam przesłać informacje przy pomocy sygnału wolniejszego niż światło, bo światło jest najszybsze, ale tu jest linia świata, ta nachylona pod kątem 45 i jakby był jeszcze szybszy sygnał, to musiałby być na zewnątrz tutaj. Takiego nie ma w fizyce, więc to są wszystkie zdarzenia, z którymi my możemy mieć łączność przyczynową. One nam mogą przysyłać o sobie informacje. Z kolei to są te zdarzenia, którymi my możemy wysyłać. Dlatego to się nazywa stożek przyszłości. A te zdarzenia tutaj to są nieosiągalne dla nas, dlatego że żeby na przykład do tego zdarzenia wysłać informację, my byśmy musieli wysłać sygnał idący w ten sposób, po tej linii, a ona wychyla się poza stożek świetny, czyli sygnał musiałby iść prędzej niż światło. A więc widzimy, że nasz wszechświat jest, nasz horyzont we wszechświecie jest ograniczony prędkością światła. Że są zdarzenia we wszechświecie, prawdopodobnie niewiele różne od tego, których my doświadczamy, ale nie możemy o nich mieć żadnej informacji, ponieważ nie ma sygnałów szybszych od światła. No to jeszcze rzut oka na ten obraz Van Gogha, ale już tak popatrzmy na ten obraz stożkowo. Po liniach światła, po liniach stożka przychodzą do nas te informacje. No to idźmy dalej, wszechświat, już trochę chwilowo porzućmy sztukę i zobaczmy, jak ta geometria działa w praktyce kosmologicznej.
To zdjęcie to jest zdjęcie z teleskopu Hubble'a, przedstawia otoczenie czarnej dziury, to jest numer katalogowy tutaj. Dzisiaj wiemy, że tam jest czarna dziura w środku, czyli żaden sygnał z wnętrza do nas nie może dotrzeć, bo pole grawitacyjne nie wypuszcza niczego z tego, co jest tam wewnątrz, ale na zewnątrz jest materia, to jest wewnątrz jądra tej galaktyki. To zdarzenie się dzieje. To jest tak zwany dysk akrecyjny i materia jest wciągana przez tą czarną dziurę i wsysana tutaj tak jak do zlewu, z tym, że tutaj wytwarza się ogromna temperatura i promienie rentgena i gamma i to świeci. I to jest właśnie otoczenie czarnej dziury. I teraz teoretyk się do tego dobiera i tłumaczy to przy pomocy wzorów relatywistycznych na geometrię i rysuje taki rysunek. Tak mniej więcej wygląda geometria czarnej dziury. Tam w środku jest osobliwość, tutaj ta osobliwość jest tutaj urwana czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń jest mocno zakrzywiona, bo jest grawitacja bardzo silna i tutaj osobliwość z punktu widzenia teorii względności to jest takie miejsce, gdzie się czasoprzestrzeń urywa, tracimy informacje, dlatego tu jest to właśnie urwane. Tu jest pokazane, grawitacja jest zakrzywieniem czasoprzestrzeni, a więc grawitacja to jest siła geometryczna, bo opisuje się ją geometrycznie przez właśnie odkształcenia geometrii czasoprzestrzeni. Nasze Słońce wytwarza nie tak wielkie, silne pole grawitacyjne, dlatego wokół tego Słońca czasoprzestrzeń jest zakrzywiona, ale nie bardzo. W gwieździe neutronowej jest bardziej, a w czarnej dziurze jeszcze bardziej. A tutaj tak dla ilustracji gdzieś skopiowałem fragment przeźrocza z jakiegoś wykładu, gdzie się to studentom przedstawia i opisuje, jak to trzeba liczyć. Dwie galaktyki zderzające się ze sobą. Też niezwykle piękne dzieło sztuki. Przypatrzmy się dobrze tym galaktykom. Prawie, że widać tutaj, jak one wirują. I gdzieś tam w centrum tych galaktyk też jest prawdopodobnie czarna dziura, tak jak i w centrum naszej galaktyki. No i teraz znowuż nie mogę się powstrzymać, żeby po tym zdjęciu nie pokazać tego obrazu. Też tak wirują te wszystkie gwiazdy. To jest też Van Gogh oczywiście. Dlaczego te dwie wirujące galaktyki pokazałem? No, żeby wrócić do czegoś, co jest ostatnio bardzo aktualne. Wprawdzie nie wirujące galaktyki, ale dwie czarne dziury zderzające się, wirujące wokół siebie. Tutaj na tym obrazku symbolicznie jest to narysowane. Wirują wokół siebie, emitują falę grawitacyjną, czyli odkształcenie geometrii czasoprzestrzeni. I jak wiemy, 14 września, rok temu, 15 roku, to obserwatorium LIGO, znaczy LIGO to jest nazwa tego obserwatorium, to są dwa obserwatoria, jeden w stanie Waszyngton, drugie w stanie Louisiana, działające w tandemie, zarejestrowały, tutaj jest sygnał zarejestrowany przez te dwa urządzenia, laboratoria, sygnał fali grawitacyjnej. No i z dokładnych rachunków wynika, że to było zderzenie dwóch czarnych dziur, które miały duże masy. Jedna miała 26 mas Słońca, druga 36. O ile pamiętam, te czarne dziury się zderzyły. W momencie zderzenia część energii odpowiadająca trzem masom Słońca została zamieniona właśnie na fale grawitacyjne i wypromieniowana, i te fale musnęły ten wielkie ramię jednego i drugiego obserwatorium i zostały zarejestrowane. To jest empiryczny dowód, jak działa geometria. A gdy chcemy dowodów jeszcze bardziej konkretnych przynajmniej w naszym rozumieniu, to spójrzmy na urządzenie, które dzisiaj jest już
na wyposażeniu, jak się to mówi, każdego samochodu, GPS. GPS funkcjonuje w ten sposób, że jest układ satelitów wokół Ziemi. Jest ich, o ile pamiętam, 24, z tym, że 12 zawsze pracuje, a 12 jest w odwodzie. I one wysyłają odpowiednie fale radiowe, które no, lokalizują czy to samolot, czy samochód, czy statek. Z tym, że żeby to funkcjonowało dokładnie, to trzeba w rachunkach uwzględnić krzywiznę czasoprzestrzeni wokół Ziemi. Bo gdy tego nie uwzględniano na początku, to dokładność lokalizacji samochodu była rzędu 50 km plus minus, więc takie urządzenie by się na wiele nam nie przydało. I dopiero fizycy wpadli na myśl, że trzeba wziąć poprawkę na zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół Ziemi, czyli poprawkę wynikającą z ogólnej teorii względności. Policzyli, zrobili i wtedy wszystko zaskoczyło. I dlatego ilekroć patrzymy na GPS w naszym samochodzie, to de facto sprawdzamy słuszność ogólnej teorii względności, sprawdzamy słuszność geometrii wszechświata i to tej geometrii nam najbliższej w naszym otoczeniu. No to jeszcze raz spójrzmy na stożek świetlny naszej historii całej już, nie pojedynczego obserwatora, tylko jak my widzimy dzisiaj wszechświat. Umówmy się, że to jesteśmy my tutaj na tym satelicie, to jest satelita WMAP, teraz już jest następny Planck, ale to jest jeszcze troszkę stary obrazek, ale istotnie się tutaj nic nie zmienia. Tutaj mamy, zaraz, bo tutaj, o. Ten satelita obserwuje naszą historię, czyli eksploruje stożek świetlny naszej przeszłości. To są chwile różne, to jest bliższa chwila, dalsza chwila, gdy powiedzmy w tym miejscu historii Wszechświata, to jest to, co obserwujemy przez silne teleskopy, dalekie galaktyki. Idziemy dalej w historii Wszechświata i dochodzimy do tak zwanego promieniowania tła, które no było prawie na drugi dzień po wielkim wybuchu, jakieś 300-400 tysięcy lat po wielkim wybuchu, co jest rzeczywiście bardzo niedaleko po wielkim wybuchu, zważywszy, że cała historia Wszechświata to jest 13,7 miliardów lat. Ten bilion amerykański to jest nasz miliard. Tak możemy eksplorować w historię Wszechświata wstecz. No i tutaj światło jest rzeczywiście naszym przewodnikiem. To jest zdjęcie z satelity tego WMAP, można to tak nazwać, symboliczne zdjęcie, tak wyglądał Wszechświat wkrótce po wielkim wybuchu. Zgłębiając geometrię tych plamek, analizując statystyczny ich rozkład, możemy bardzo dużo powiedzieć i to robi się w kosmologii na temat jak fizyki bardzo wczesnych obszarów, etapów historii kosmicznej. A to też jest jedno z niedawnych rzędu miesięcy czy tygodni osiągnięć obserwacyjnej astronomii. Mianowicie udało się zaobserwować galaktykę, której zarys tutaj jest przedstawiony. Jest to najdalszy obiekt zarejestrowany przez teleskopy. Nie mówię o tym promieniowaniu tła, które rejestruje satelita Planck czy WMAP rejestrował, tylko przez teleskopy radiowe i optyczne. To jest najdalsza galaktyka. Ona jest odległa od Ziemi o 13,4 miliarda lat, a 13,7 jest wiek Wszechświata. Nikt się nie spodziewał, że tak wcześnie już będą galaktyki. Określenie jej wieku jest bardzo dokładne, ponieważ udało się zrobić spektralną analizę tej galaktyki, co jest ogromnym osiągnięciem eksperymentalnym. Widzimy tutaj też tą współpracę geometrii, która tu wszystko to liczy, no i Wszechświata, tej fizyki, która tam działa. No i
I to jest piękne, to się nie da inaczej określić. To jest jakby synteza różnych obserwacji. Tak wygląda rozkład galaktyk i gromad galaktyk w największej skali. Widzimy, że galaktyki są zgrupowane w takie włókna. Są też obszary unikania, gdzie prawie tych galaktyk nie ma. No i to jest niewątpliwie też niezwykle piękne, a zwłaszcza jeśli się pamięta, jakim ogromnym nakładem ludzkiego geniuszu i technologii to zostało wszystko zgromadzone i pokazane. Ale znowuż do tej struktury wszechświata, która, jak widzieliśmy na tym slajdzie, tak z geometrią na pierwszy rzut oka nie bardzo miałaby, tak tradycyjnie rozumianą geometrią, nie bardzo miałaby jakiegoś związku, to jednak zastosujemy do tego cały aparat geometryczny, całą aparaturę matematyczną. I to jest przykład tego. Ten piękny, artystyczny obraz świata, tę panoramę, jak gdyby trywializujemy. Wszystko zamieniamy na jakieś proste wektorki czy płaszczyzny, ale tym się da coś policzyć. Otóż tutaj proszę zobaczyć na tym slajdzie, to też jest część jakiegoś wykładu, który uprzystępnia studentom metodę, jak się to robi, jak się to liczy. Tutaj te takie właśnie falki, to one pokazują niejednorodny rozkład materii we wszechświecie. Tu jest jakaś galaktyka, czy gromada galaktyk, tu jej nie ma. I to jest taki, tak wszechświat taki jest. Widzieliśmy taką gąbką trochę na tamtym poprzednim slajdzie. Jak wnikniemy w fizykę tego, to tutaj działają różne zjawiska. Na przykład to wszystko ekspanduje, rozszerza się. To widzimy tu geometrycznie, próbujemy to opisać. Tu symbolicznie ten rysunek to przedstawia. Więc mamy tutaj gwałtowną ekspansję, co się da opisać matematycznie. Ale w trakcie tej ekspansji sąsiednie warstwy materii trą o siebie. Powstaje tarcie, shear po angielsku. I to tarcie też trzeba jakimiś tam polami wektorowymi czy tensorowymi opisać. I to się robi. I ten obraz jest dosyć skomplikowany. Ale nas interesuje, powiedzmy, astronomów, którzy się zajmują większymi detalami, interesuje, jak to wygląda w szczegółach. Kosmologów to interesuje, jak to wygląda globalnie. Więc się robi pewnego rodzaju uśrednienie tego obrazku, averaging, uśrednienie. I oczywiście to uśrednienie też jest procedurą matematyczną. I otrzymujemy taki obraz jakiejś tam gromady galaktyk, uśredniony geometryczny obraz. A to jest uśredniony obraz całego naszego widzialnego wszechświata, słynne rozwiązania Friedmana Lemaitre'a. Wiemy, że one mają trzy wersje. Przestrzeń nie wiemy dokładnie, prawdopodobnie jest ta płaska, ale to jest płaskie rozwiązanie. To jest tak z krzywizną ujemną, a to jest wszechświat zamknięty. I im odpowiada ta potrójna ewolucja. Świat zamknięty, ten, to jest od osobliwości do południa wszechświata i do końca, do drugiej osobliwości. A te dwa pozostałe rozwiązania to od osobliwości w nieskończoność się rozszerzają. To są obrazy uśrednione. Właśnie metodą takiego uśrednienia, jak pokazałem na poprzednim rysunku. Tak się odbywa praca w kosmologii. Nieraz czytamy o jakichś książkach popularnych, o różnych modelach wszechświata, więc modele pierwotnie były wyliczone w takiej uśrednionej postaci, ale potem obserwatorzy nas nauczyli, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Wszystko to jest niejednorodne, pokręcone z różnymi ciekawymi zjawiskami i dopiero robimy uśredniania i okazuje się, że ten obrazek uzyskany na początku zrównań dobrze się zgadza z tym uśrednionym. I to był świat w największej skali. A jak wygląda świat w najmniejszej skali? Tak, geometria w czasoprzestrzeni, ale na poziomie poniżej jądra atomowego, tam, gdzie, poniżej hadronów, tam gdzie, jak sądzimy, łączą się ze sobą wszystkie oddziaływania fizyczne, także grawitacja z mechaniką kwantową.
Jest wiele modeli unifikujących fizykę, żaden z nich nie jest ostatecznie przyjęty i potwierdzony, ale jest wiele modeli. Niektóre z nich, nawet sporo z nich, przedstawia czasoprzestrzeń w najmniejszej skali jako rodzaj piany. Też geometria, ale taka bardzo, coś jakbyśmy wzięli proszek do prania i tak mocno pomieszali, to taka właśnie piana będzie. To się nazywa piana czasoprzestrzeni i są różne właśnie modele tej piany czasoprzestrzeni. Tu są próby wizualizacji tej piany czasoprzestrzeni. Też widzimy, jest geometria bardzo piękna, może przypomina jakąś fraktalną trochę geometrię. No to pójdźmy w tym kierunku jeszcze trochę dalej. Jest taka teoria, która przynajmniej z nazwy wszystkim jest znana, łącząca kwanty z grawitacją, teoria superstrun. W takiej najbardziej popularnej jej wersji, powszechnie przyjmowanej przez strunowców, to czasoprzestrzeń ma 10 wymiarów, z czego 4 to są te dobrze nam znane, to jest to R4, o którym mówiłem, 3 wymiary przestrzenne, 1 czasowy, a 6 wymiarów się ukrywa w tym mikroświecie. Są ciasno związane i dla nas nieobserwowalne, ale te najbardziej podstawowe siły fizyczne je wyczuwają. I jak policzyli te modele fizycy od teorii superstrun, to się okazało, że te zwinięte 6 wymiarów to są tak zwane przestrzenie znane już wcześniej matematykom i badane przez Calabiego i Yau. To są tak zwane rozmaitości Calabi-Yau. I tutaj mamy, jest ich bardzo dużo, tutaj mam kilka, tak pokazać tylko na bogactwo geometrycznych kształtów. Musimy pamiętać, że to są rozmaitości, przestrzenie sześciowymiarowe, więc to jest taki próba rzutu na 3 wymiary, na 2 wymiary z perspektywą. Ale widzimy, że to komputerowo jest robione oczywiście i widzimy tutaj to geometryczne piękno i bogactwo wszechświata. Troszkęśmy się zmęczyli geometrią, więc może trzeba wrócić do sztuki. Ale jeszcze nie zaangażowaliśmy do tego wykładu poety, ale trzeba im też oddać głos, bo się znają na pięknie. To jest portret Rilkego, przedstawia Rilkego, a jest malowany przez Paulę Modersohn Becker, to była niemiecka impresjonistka, przyjaciółka Rilkego. Rilke znalazł się w Paryżu na wakacjach, w ciągu wakacyjnych miesięcy letnich. Bardzo tęsknił za swoją żoną i codziennie, prawie codziennie pisywał jej listy. A miał bardzo wrażliwą duszę artysty. Chodził na wystawy salonu, tego salonu paryskich malarzy i pisał do żony w ten sposób, jednym z listów. Dziś zamykają salon. Brzmi tutaj pewien smutek. I już teraz po raz ostatni, wracając stamtąd do domu, chciałbym znowu odwiedzić pewien fiolet. Zieleń, czy błękity określonej tonacji, gdyż mam poczucie, że powinienem lepiej, bardziej niezapomnianie się im przyjrzeć. Przyjrzeć się im, ale niezapomnianie, tak żeby nie zapomnieć. Chciał sobie utrwalić ten obraz. Oczywiście to już jest okres, kiedy impresjoniści są prezentowani na salonie, bo zmieniły się gusta. I on oczarował się pokojem niewielkim na salonie poświęconym malarstwu Cezana. I chodził tam codziennie, ale nie oglądał całego muzeum, tylko siedział i kontemplował cały czas tylko w tym jednym pokoju. Spróbujmy mu potowarzyszyć. To też jest fragment z jego listu do żony. Dama w czerwonym fotelu z jej potężnym układem barwnym zaciera się w mojej pamięci i coraz słabiej mogę ją odtworzyć,
jak długą wielocyfrową liczbę. Spróbujmy zapamiętać długą wielocyfrową liczbę i ona się nam zatrze zaraz w pamięci. No jemu się tak chyba nie bardzo zacierało w pamięci, bo jak się czyta ten list, to on opisuje tę damę bardzo dokładnie, ale ex post, już ten salon jest zamknięty. I opisuje ją między innymi w ten sposób. Na tym czerwonym fotelu, który już sam jest osobowością. Fotel ma osobowość, ale nie fotel rzeczywisty, tylko fotel na tym obrazie. Siedzi kobieta z rękami złożonymi na podołku rozłożystej sukni w pionowe prążki. Rzeczywiście ta suknia rzuca się na pierwszy plan. To światło tutaj pięknie gra. Naznaczonej lekko małymi rozrzuconymi plamami zielonawej żółci i żółtawej zieleni. My mamy tutaj pomoc w postaci tego obrazu, ale żona Rilkego tylko polegała na jego tekście, ale proszę spróbować zapomnieć o tym obrazie i wyobrazić sobie na podstawie tego, co on pisze. Naznaczonej lekko małymi rozrzuconymi plamami zielonawej żółci i żółtawej zieleni. Można sobie to wyobrazić, jak on głęboko przeżywa ten obraz. I tu jest punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę. Jest tak, jakby każde miejsce znało wszystkie inne miejsca. Każdy fałd na sukni jest wkomponowany w całość. Całość się składa z tych szczegółów, a żaden szczegół nie może być inny, bo by to zrujnowało resztę. Jest tak, jakby każde miejsce znało wszystkie inne miejsca. Tak bardzo w nich uczestniczy. Tak bardzo dopasowuje się lub odróżnia. Tak jak cały obraz ostatecznie utrzymuje w równowadze rzeczywistość. I tutaj oczywiście przychodzi na myśl fizyka, kosmologia i geometria. We wszechświecie też jest tak, że każdy szczegół wygląda tak, jakby znał wszystkie inne miejsca, tak bardzo w nich uczestniczy. W XIX wieku fizyk i filozof Ernest Mach wysunął takie twierdzenie, które znane jest jako zasada Macha, że masa jakiegoś ciała, na przykład tego wskaźnika, który trzymam w ręku, to nie jest jego własność wewnętrzna, tylko masa to jest relacja, w jaką wchodzi ten przedmiot ze wszystkimi innymi obiektami we wszechświecie. Gdyby wszystkie obiekty we wszechświecie zniknęło, to pojęcie masy by straciło sens. Także w masie tego kawałka materii, który trzymam, jest zakodowana w pewnym sensie masa wszystkich zdarzeń we wszechświecie. Ta zasada Macha odegrała dość dużą rolę w sformułowaniu ogólnej teorii względności. Einstein się nią kierował. Dzisiaj dyskusje na jej temat nadal trwają, ale ja myślę, że dzisiaj moglibyśmy pójść jeszcze głębiej w ten związek każdego szczegółu z resztą. Mianowicie w fizyce oddziaływań elementarnych, w mechanice kwantowej, znany jest tak zwany efekt splątania, gdzie jeden elektron może wiedzieć, co się dzieje z drugim, chociaż ten drugi jest na drugim końcu galaktyki i żadna wymiana informacji pomiędzy nimi nie jest możliwa. Więc tak głęboko wszechświat jest synchronizowany ze sobą. Każdy szczegół wydaje się w jakimś sensie uczestniczyć w całości. Jest tak, jakby każde miejsce znało wszystkie inne miejsca. Tak bardzo w nich uczestniczy, tak bardzo się do nich dopasowuje lub odróżnia. Tak jak cały obraz ostatecznie utrzymuje w równowadze rzeczywistość. Cały wszechświat utrzymuje w równowadze rzeczywistość każdego szczegółu i odwrotnie. No to skoro Cézanne był takim mistrzem, to przyjrzyjmy się jeszcze kilkoma innym Cézanne'ów. Specjaliści powiadają, że Cézanne miał jakieś niesamowite wyczucie przestrzeni, że tę przestrzeń widział jakoś inaczej niż inni, potrafią ją zakląć w swoich obrazach. Ja myślę, że tu widać tę przestrzeń. Niby to jest dwuwymiarowa płaszczyzna, tu widać perspektywę, ale są tu różne przedmioty, drzewo, jakiś dom, ale przestrzeń staje się przedmiotem, staje się czymś dotykalnym.
a to jest sam Cézanne w autoportrecie, i spójrzmy na jego oczy. On patrzy na świat, musiał patrzeć bardzo uważnie na świat, skoro potrafił go tak odwzorować, tak przetworzyć na swoich obrazach, ale patrzy na świat, ale patrzy się też głębiej, gdzieś w siebie. Cézanne przy końcu życia osiedlił się w pobliżu Marsylii, w niewielkiej miejscowości i tam malował. Malował do końca życia, umarł zresztą w trakcie właśnie malowania w plenerze. I wiele razy malował Górę Świętej Wiktorii. To jest jeden z licznych jego szkiców malarskich Góry Świętej Wiktorii. Ona go jakoś specjalnie fascynowała. Specjaliści powiadają, że Cézanne odkrył w malarstwie fakt, że przedmioty nie są od siebie ostro oddzielone. Przedmioty są od siebie ostro oddzielone na nowoczesnych fotografiach cyfrowych, takich super ostrych. Natomiast on twierdził, że nie, że ten świat, jak widziany jest przez człowieka, przedmioty w sposób ciągły przechodzą jedne w drugich. Wydaje się, że geometria lubi właśnie ostre granice. Ale nie jest to całkiem prawda. W nowoczesnej geometrii pojęcie ciągłości odgrywa bardzo ważną rolę. Jest nawet cały dział matematyki, który się nazywa topologią, który definiuje i eksploatuje potem pojęcie ciągłości. Więcej, okazuje się nawet, że ciągłość dopuszcza różne klasy, że może być funkcja ciągła, może być funkcja klasy 1, klasy 2, klasy 10, klasy nieskończoność. I te wszystkie klasy mają swoje dokładne matematyczne definicje i opis. I tutaj chciałbym zwrócić na jedno. Cézanne widział ciągłość i tyle. Natomiast matematyk ma niesamowite instrumentarium, gdzie tę ciągłość może zanalizować i w taki sposób, w który nawet ludzkie oko nie jest do tego zdolne, natomiast właśnie ta myśl uzbrojona w aparat matematyczny, geometryczny potrafi to wszystko zobaczyć. I co więcej, że te pojęcia ciągłości, różniczkowalności różnych klas odgrywają bardzo istotną rolę w całym opisie wszechświata, w całym funkcjonowaniu geometrii. Co to jest to piękno? Ludzie na ten temat napisali tomy. A tutaj jest kilka zdań zaczerpniętych z książki Fizyka Steve'a Weinberga, noblisty, wielki fizyk. I pisze on w książce Sen o ostatecznej teorii. Gdy fizyk mówi, że jakaś teoria jest piękna, ma na myśli co innego, niż gdyby powiedział to samo o obrazie, wierszu lub dziele muzycznym. W tym wypadku nie jest to tylko osobisty wyraz przyjemności estetycznej. Stwierdzenie to ma podobne znaczenie, w jakim trener koni mówi o koniu wyścigowym, że jest piękny. Dlaczego? Trener wyraża oczywiście swoją osobistą opinię, ale jest to opinia o pewnym fakcie obiektywnym. Uważa on, oceniając konia na podstawie różnych elementów, których nie potrafimy zapewne ująć słowa, iż jest to koń, który będzie wygrywać wyścigi. Więc jest piękny, ale to piękno jest czymś rzeczywistym. Gwarantuje, że będzie wygrywał wyścigi. No, koń rzeczywiście może być piękny, co wiedział Wojciech Kosak doskonale. No to zapytajmy fizyka jeszcze większej rangi, Alberta Einsteina. I Einstein pisze w jednym ze swoich esejów. Zanim teraz zagłębię się w krytykę mechaniki, muszę najpierw powiedzieć coś ogólnego o punktach widzenia, z których w ogóle da się krytykować teorie fizyczne. Pierwszy punkt widzenia jest oczywisty. Teoria nie może przeczyć faktom doświadczenia. No, musi być zgodna z doświadczeniem i to jest oczywiste. Drugi punkt widzenia można określić krótko jako dotyczący wewnętrznej doskonałości.
inner perfection po angielsku, wewnętrznej doskonałości teorii. Gdy pierwszy, zgodność z doświadczeniem, odnosi się do potwierdzenia zewnętrznego, a ten jest jakby wewnętrzny, teoria musi być piękna, doskonała. I dalej Einstein się usprawiedliwia. Braku precyzji w dwóch ostatnich akapitach nie chcę próbować usprawiedliwić brakiem miejsca. W każdym razie okazuje się, że wśród augurów, znawców, na ogół jest zgoda co do oceny wewnętrznej doskonałości. Gdy trzeba opisać, co to, dlaczego jakaś teoria jest wewnętrznie doskonała, to są trudności. Ale w praktyce znawcy zgadzają się do tego, które teorie są piękne. No muszą zwyciężać w wyścigach. Jeszcze bardziej są zgodni na temat oczywiście potwierdzenia zewnętrznego. Na czym polega ta inner perfection, ta doskonałość wewnętrzna? No może my, skoro nie potrafimy tego ująć słowa, to możemy spróbować pokontemplować. Jeszcze raz. Może to być Góra Świętej Wiktorii, może to być galaktyka, w której rodzą się nowe światy. Starałem się Państwa przekonać, że piękno jest w jakimś sensie kategorią kosmologiczną. Ale żeby się na piękno otworzyć, to trzeba mieć duszę poety. No więc oddajmy głos poecie, Cyprian Kamil Norwid. Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. On mi przez Indy, Persy, Egipt, Greków, z toma języki i wiekami wieków i granitami rudymi i złotem, marburem, kością słoniów, człeka potem. To mi powiada on Prometej z młotem. Kształtem miłości jest, piękno jest. I tyle. Tyle o pięknem człowiek wie i głosi, choć każdy w sobie cień pięknego nosi. I każdy z nas tym piękna byłem. Piękno jest jakąś kategorią kosmologiczną, a my jesteśmy w kosmosie pyłkiem piękna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi. Jest czas teraz chwilkę na pytania. Zapraszam do dyskusji, do pytań. Proszę bardzo. Znaczy, miło mi uwierzyć, że pan profesor uważa chaos galaktyki na przykład za piękny, albo katastrofy kosmiczne, że są piękne. No, czy to chcę się upewnić, czy pan profesor tak uważa, że katastrofy mogą być piękne i ten chaos też jest piękny. Najmądrzej o pięknie to powiedzieli Rzymianie, de gustibus non est disputandum. O gustach nie można dyskutować. Ale tak, uważam, że chaos, a nawet katastrofy, przynajmniej w niektórych swoich aspektach, mogą być i bywają piękne. No, tak drastycznie mówiąc, jak się zderzają dwa samochody i ludzie giną, no to jest oczywiście bardzo brzydkie z punktu widzenia moralnego, ale jeśli ktoś patrzy takim trochę, chciałem powiedzieć cynicznym, ale to nie może zdystansowanym okiem na przykład rozważa to czysto z punktu widzenia praw fizyki, które tam działały i tego chaosu, który się produkował i który też jest opisywany matematycznie,
to pod tym względem to może być piękne. No właśnie. No, prawa fizyki zawsze są piękne, niezależnie od tego, co opisują. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Jakie jest nasze otoczenie na Ziemi, to my wiemy. A jakie jest takie, jakie są typowe warunki w kosmosie? Czego jest w kosmosie najwięcej? Jakie są typowe warunki? Jaka tam temperatura? Jak tam można żyć? I czy to rzeczywiście też jest piękne? Najpierw trzeba by określić, co to znaczy typowy. Właśnie ze względu na co typowy. Typowe wnętrze gwiazdy, typowa planeta. Najwięcej. Najwięcej z pustej przestrzeni. Średnia temperatura to jest 2,7 stopni Kelwina. To jest temperatura promieniowania tła, które wypełnia całą przestrzeń. Natomiast no to jest rzeczywiście taka próżnia prawie doskonałe, bliska doskonałego zera i ta temperatura to jest chyba najbardziej typowe obecnie we Wszechświecie, bo oczywiście to się zmienia. 2 sekundy po wielkim wybuchu były wysokie temperatury i było daleko do pojęcia próżni, więc no, taki komentarz można tu powiedzieć. Może ja teraz zadam pytanie. Tu widzieliśmy taki obiekt, galaktykę, kiedy Wszechświat miał około 300 milionów lat, tak? Ale Wszechświat powstał w wielkim wybuchu, prawda? Czy tam ksiądz profesor też dostrzega jakieś piękno, osobliwości, powiedzmy? Osobliwości są niezwykle piękne, chociaż chcielibyśmy o nich wiedzieć dużo więcej. Powiem tak, w teorii względności, jeśli nie bez uwzględnienia efektów kwantowych, tylko taką gołą einsteinowską teorię grawitacji i zastosowaną do kosmologii, to wtedy te modele 3 Friedmana, które pokazywałem takie uśrednione, one wszystkie zaczynają się od osobliwości. Osobliwość jest geometrycznym odpowiednikiem wielkiego wybuchu, w tym sensie, że ten wielki wybuch, czyli to, co fizyka, astronomia mówi na temat tych najwcześniejszych momentów ewolucji Wszechświata, właśnie należy umiejscowić tam, gdzie na tych wykresach te wykresy spadają do początku układów współrzędnych. I otóż, jeśli nie uwzględniać efektów kwantowych, to geometria osobliwości jest dosyć dobrze zbadana. Jest to niezmiernie piękna geometria, dlatego że jest zupełnie inna od takiej geometrii regularnej czasoprzestrzeni. Istnieją przepiękne to twierdzenia, które się nazywają twierdzeniami Penrose'a, Hawkinga albo Ellisa jeszcze dodaje się, które mówią o warunkach koniecznych występowania osobliwości. To są twierdzenia takie czysto geometryczne, no i naprawdę niezmiernie piękne. Można całe życie się zajmować tymi twierdzeniami i próbować dowodzić innych. Trudności się zaczynają w momencie, gdy chcemy wzbogacić obraz o uwzględnienie efektów kwantowych teorii grawitacji. Ponieważ nie mamy teorii kwantowej grawitacji, więc musimy się ograniczać do hipotetycznych modeli, których jest tutaj cała masa, teoria superstrun, teoria pętli grawitacyjnych i tak dalej. I też jest tu cała masa różnych teorii i one są też piękne. Tylko nie wiadomo jeszcze, który koń na tych wyścigach wygra. To może jeszcze 2 pytania poproszę. Dużo się mówi o Big Bang, o wielkim wybuchu. A może to jest tylko teoria, może się nigdy nie zdarzył. Czy jest na to jakiś dowód? Jest bardzo dużo dowodów na to, że obecna faza ewolucji Wszechświata rozpoczęła się od stanu bardzo gęstego z wielką temperaturą
i to właśnie nazywamy wielkim wybuchem. I dowodów na to, dowodów empirycznych mamy sporo. Efekt rozszerza ucieczki galaktyk, więc redshifty. Potem teoria cała, znaczy przewidywania wynikające z teorii syntezy pierwiastków chemicznych, które jąder pierwiastków chemicznych, które tam się odbywały w pobliżu wielkiej osobliwości. Potem mamy też efekty na przykład zliczania galaktyk, które świadczą o tym, że wszechświat się rozszerza. Im bardziej wstecz, tym galaktyk jest gęściej, więcej. No bo widzimy wcześniejsze efekty, wcześniejsze etapy ewolucji wszechświata, wtedy wszechświat był gęstszy, a więc to przynajmniej pośrednio świadczy o tym supergęstym początku. Także tutaj dowodów jest dużo. Oczywiście, że teoria wielkiego wybuchu jest teorią, ale musimy pamiętać, że w nauce, jeśli coś jest teorią, to to jest określenie nobilitujące. Marzeniem każdego fizyka jest stworzyć dobrą teorię. Teoria to jest zespół praw, zespół procedur potwierdzających, zespół modeli, zespół roboczych hipotez. To jest teoria. To w życiu codziennym powiadamy, to nie ma się z tym co liczyć, to tylko teoria. A w fizyce właśnie teoria jest celem celem uprawiania nauki. I dlatego teoria wielkiego wybuchu jest teorią w tym właśnie pięknym, głębokim, dobrym znaczeniu tego słowa. Ale trzeba dodać oczywiście, że nie ma dowodów na początkową osobliwość. Prawda? Że wielki wybuch jako był bardzo gorący, bardzo gęsty, to ale wszyscy to w to wierzą. Ale zero, tego nie wiem. Tego pewnie jej nie było zresztą. No jeszcze jedno to pytanie. To jeszcze ze dwa słowa. Przedstawię się, Heniek mówił na mnie. Wszechświat... Odwrotnie. Kosmos, wszechświat to energia i materia i odwrotnie. Materia i energia. Pytanie, dlaczego w wydanej energii w równaniu, mnie chodzi głównie o wyjaśnienie tego równania, nie mogę zrozumieć. Wydatkowana energia równa się, wydatkowana energia E równa się zużytej energii na M, na materię. Dlaczego materię, do materii dodano przez pomnożenie szybkość światła i to jeszcze do kwadratu. Dlaczego i po co? Dlaczego taki model, nie mogę go zrozumieć. Dziękuję. Najpierw trochę terminologii. To jest to sławne równanie Einsteina, ten wzór Einsteina, E równa się mc kwadrat. Więc E to jest energia, M to jest masa, nie materia. Pojęcie materii to nie jest pojęciem fizycznym. Fizycy używają tego pojęcia, ale to jest pojęcie z języka potocznego albo z filozoficznego. Nie ma jednostki materii. Wiemy jak zmierzyć energię, wiemy jak zmierzyć masę. Nie można zmierzyć materii, czegoś takiego. To jest bez sensu po prostu. To jest pojęcie takie potoczne albo filozoficzne. Często się utożsamia w języku potocznym masę i materię, ale równie dobrze można materię z energią utożsamiać. Otóż ten wzór mówi tylko tyle, że energia to jest to samo co masa, ale jeżeli byśmy chcieli przeliczyć jednostki energii na jednostki masy, to współczynnik to jest prędkość światła i jeszcze musi być podniesiona do kwadratu, żeby się wszystko zgadzało. No to proszę sobie wziąć jednostki, proszę wziąć jednostki energii i napisać pod E równa się mc kwadrat, pod E napisać jednostki energii, pod masy napisać jednostki masy, tam gramy, i spróbować przeliczyć jedno na drugie, ergi na gra. I wtedy wyjdzie, że musi być prędkość do kwadratu. I po prostu tak wyjdzie. A wzór jest słuszny, dlatego że wynika z teorii względności. To niestety z przykrością musimy zakończyć dyskusję, ponieważ brakuje nam czasu. Podziękujmy jeszcze raz.